Zaczynamy drugą część programu DNA Rynku, w której będzie o tym, co czeka giełdy, gospodarki i rynki w najbliższym tygodniu, a czeka całkiem sporo, dlatego też ten odcinek DNA Rynków nazwaliśmy tygodniem zmienności. Zmienności, dlatego że ten tydzień w swojej zmienności da odpowiedź na pytania, czy rzeczywiście Fed zmierza do podwyżki stóp procentowych, czy za chwilę obawy rynków nie okażą się płonne, czy też może w końcu skończy się przecena na surowcach i będzie można liczyć na jakieś odbicie na rynkach. Dużo może się w tym tygodniu wydarzyć, a zatem na pewno będzie to zmienny tydzień. I zobaczmy, jak ta zmienność będzie się kształtowała w danych makroekonomicznych. Na pewno w poniedziałek tej zmienności nie będzie za dużo, a to dlatego, że mamy w poniedziałek dzień wolny w Stanach Zjednoczonych, a więc mniej handlu w Stanach, to oznacza mniej handlu na całym świecie. Jednak dla polskiej gospodarki nie musi to oznaczać dnia totalnie straconego. Polska giełda i gospodarka może się kierować informacjami o niemieckiej produkcji, która to niemiecka produkcja ma trochę urosnąć. Co prawda ostatnio te wzrosty produkcji i nowych zamówień w Niemczech trochę mniejsze, no ale widzieliśmy, że indeks IFO, indeks PMI zapowiada, że powinno być lepiej, a do tego Europejski Bank Centralny chce pieniądze drukować i pomagać niemieckiej produkcji, czyli powinno być lepiej, przynajmniej w tym terminie kilku miesięcy. A we wtorek lepiej powinno być przynajmniej na chwilę w Chinach, a to dlatego, że wszyscy będą spoglądali, jak kształtuje się chiński bilans handlowy. Ostatnio wyniósł on 48 miliardów dolarów na plusie, ale eksport i import niestety zanotowały spadki, a więc tak delikatnie zasugerowały, że chińska gospodarka jest trochę jakby w gorszej kondycji. Te spadki opisywaliśmy w ostatnim miesiącu w poprzednich odcinkach DNA Rynków i teraz wszyscy spojrzą na to, czy rzeczywiście okaże się, że chiński bilans handlowy może być słabszy. Wszystko poniżej tych 40 miliardów dolarów nadwyżki niestety będzie odebrane jako absolutnie potwierdzenie słabości chińskiej gospodarki i obawiam się, że w związku z tymi odpływami pieniędzy właśnie z chińskiego rynku może się okazać, że te chińskie dane mogą być wybitnie słabe. Tylko tyle z Chin we wtorek, ale w środę również Chińczycy będą najważniejsi, a dlatego, że z Chin będzie inflacja producentów. No co prawda za często na inflację producentów nie spoglądamy, ale tym razem warto zwrócić uwagę, bo właśnie w sierpniu nastąpiła dewaluacja juana. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli chodzi o chińskie ceny, to powinny one przynajmniej trochę podskoczyć. Jeżeli tak, okaże się, że ta dewaluacja faktycznie przyniosła efekty, a bez tego no będzie oznaczała, że Chiny dalej będą eksportowały w świat deflację, a więc w związku z tym ceny powinny być niższe. Na pewno w środę wszyscy skupią się na tych danych, dlatego że już w czwartek najważniejsze będzie posiedzenie Banku Anglii i tutaj co prawda Bank Anglii nic więcej nie powie poza brakiem zmiany stóp procentowych, ale być może zasugeruje, jak zareaguje, kiedy stopy zmieni jego duży brat, czyli Amerykańska Rezerwa Federalna, a więc amerykański Fed. Na pewno Bank Anglii jest pierwszym i w tej chwili jedynym bankiem w Europie, który może podnieść stopy procentowe, dlatego warto zwrócić uwagę, jak też te stopy będą się prognozowały właśnie w Banku Wielkiej Brytanii. Z kolei w piątek najważniejsza będzie ustawa frankowa w Sejmie, czyli dokładnie pytanie, czy Sejm przywróci swój złoty podział 90% kosztów dla banku, 10% kosztów dla klienta i tym samym odrzuci poprawkę Senatu. To będzie najważniejsze, dlatego że zadecyduje o tym, co się będzie dalej działo z polskimi bankami i polską giełdą. Co będzie najważniejsze w tym tygodniu? To chiński handel, chińska inflacja i oczywiście ustawa frankowa, a więc coś, co może solidnie zmienić obraz warszawskiego parkietu. A jak zmienił się obraz portfela DNA Rynków w ostatnim tygodniu, kiedy solidnie spadła Japonia? No jeżeli chodzi o fundusz gotówkowy, to nadal trzymamy tam sporo pieniędzy i nadal na nim mało, bo mało, ale zarabiamy. A za ostatnie 240 dni zarobiliśmy 3,5%. Było 5,5%, ale niestety spadki w Japonii i spadki w Polsce ostatnio sprawiły, że nie mamy zbyt dobrego czasu. Na razie te zyski z Japonii zatrzymamy i z Japonii wyjdziemy w związku z ostatnimi dosyć solidnymi spadkami i zobaczymy, czy za tydzień przy lepszych danych okaże się, że warto inwestować dokładnie dalej w kraju kwitącej wiśni. A jeżeli chcesz wiedzieć, co się będzie działo z portfelem DNA Rynków i co się wydarzyło na rynkach, koniecznie zobacz kolejny odcinek DNA Rynków, który już za tydzień, 14 września. I od razu warto zapowiedzieć, że najbliższe webinarium DNA Rynków 17 września o godzinie 21, dokładnie godzinę po decyzji amerykańskiego banku centralnego. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, co się będzie działo wtedy na rynkach,
koniecznie zapisz się na newsletter, bo wtedy też będziemy mówili o tym, co się może dziać w piątek i w kolejnych miesiącach po najważniejszej decyzji Banku Centralnego w tym roku. To wszystko w tym programie. Serdecznie zapraszam Was za tydzień i do zobaczenia.